śmiało. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałkini Senatu, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry. Tak, zapinamy się. Spróbujemy stąd jakoś wyjechać. Jest to świetne miejsce, ponieważ faktycznie ponieważ tu jesteśmy po raz pierwszy w życiu, nie wiem jak stąd wyjechać. No bo to jest nowe miejsce, ale bardzo potrzebne w Katowicach. To nie prawda, jeszcze trochę opustoszałe, ale zakładam, że ludzie przywykną do tego. Oj, tak myślę. Od bieżących spraw zaczniemy? Pewnie tak. Pani wie, jakie są bieżące, co gorący weekend za, gorący za wami weekend. Właściwie. Za... Nie no, za nami to może nie, no ale faktycznie za opozycją może, jeżeli by tak szeroko. No jak pani się dowiedziała, czy usłyszała, zobaczyła, że Donald Tusk rzeczywiście wraca na 100%, to pani pomyślała, uff, nareszcie, czy może ojej, co teraz? Ani tak, ani tak. W zasadzie już przez ostatnich kilkanaście dni o tym się mówiło, że Donald Tusk wróci, były te różne informacje na temat ustaleń, jakie w Platformie są, także ja tym bardziej to byłam tego ciekawa. Przede wszystkim też dlatego, że taki impas powinien się skończyć. Ale impas gdzie? Impas w ogóle, w Platformie Obywatelskiej również, ale generalnie uważam, że no mamy 2 lata do wyborów. Przynajmniej jeżeli one będą w sposób się odbywały normalny. Czyli najwyższy czas, żeby opozycja już rozmawiała o tym, w jaki sposób do tego zamierza je wygrać. Dokładnie, zamierza wygrać z PiS-em, bo przecież chyba po to też Donald Tusk wraca. No to powiem pani, że Donald Tusk wam ten sposób opisał dość precyzyjnie, jakby nie oglądając się w ogóle na was, na resztę opozycji. On mówi, wracamy do boju, do tej walki, która toczyła się w Polsce przez ostatnich, no i 6, a potem wcześniej 8 lat, bo taki mamy pomysł. Musimy się przyznać do tego, że PiS to zło i wejść znów w tą spolaryzowaną bitwę, a ci, którzy nie są z nami, też nie mogą stać z boku, tylko muszą zobaczyć, że to jest rzeczywiście zło i muszą się do tej walki przyłączyć. Taką ma dla was propozycję. To jest tylko retoryka. Pamiętajmy o tym i Donald Tusk jest politykiem dużej klasy, w związku z czym wie o tym doskonale, że samo mówienie nie wystarczy. Poza tym wie równie dobrze, że nie wystarczy sama Platforma Obywatelska. O tym również wie. Sama prawa część strony politycznej też nie wystarczy. Bo to już było. To przez 6 lat się próbowało zrobić i się nie udało. Jak się zsumuje głosy Hołowni i Tuska? To tak nie działa. Jeśli to tak nie działa. Nie. To tak nie działa. Myślę, że wszyscy muszą się w jakiś sposób na tej scenie politycznej teraz określić. Dzisiaj słuchałam wywiadu Konrada Piaseckiego z Szymonem Hołownią. On też ma swoje plany i myślę, że najważniejsze jest to, bo najważniejsze faktycznie jest odsunięcie PiS-u od władzy. Chyba już wszyscy mają świadomość, jak bardzo szkodliwy jest 35% PiS. Polaków nie ma tej świadomości, ma no, wręcz odwrotną. No ale to nic na to nie poradzimy. Musimy pomyśleć o tym, że te 65% Polaków jednak ma tę świadomość i musimy dla tych Polaków przede wszystkim przygotować ofertę, o czym ja od samego początku, kiedy weszłam do polityki, mówię, musimy Polakom powiedzieć, pokazać, jaka ma być Polska po PiS-ie, a teraz jeszcze po pandemii. To jest wie pani, to musi być taka bardzo wspólna oferta, bo tak. Ordynacja pana Donta zmasakruje wszystkich, którzy nie zdobędą razem 30 kilku procent. To nie tylko to. Trzeba pamiętać, że ordynacja pana Donta również premiuje tego, który wygra nominalnie, który ma największą liczbę głosów. Więc trzeba wygrać, a nie być drugim i mieć razem. Dokładnie, bo punktów. Wtedy, kiedy się ktoś wygrywa, to jest premiowany i wszystkie te głosy tych, którzy nie weszli, no jednak największą premię dostaje ten. Jak pani sobie wyobraża teraz tą współpracę z Donaldem Tuskiem, bo czy chcemy, czy nie, na razie nikt nie był w stanie takich emocji na polskiej scenie politycznej po tej opozycyjnej stronie wywołać. No, Rafał Trzaskowski tak rok temu, prawda? No, a potem? Potem nikt. No więc to teraz? Przede wszystkim znowu wracam do tego, że Platforma musi się uporać z samą sobą, bo chyba po to Donald Tusk wrócił. A wy nie musicie z waszym 10%? No ale pan pyta, co Donald Tusk? Nie, pytam, co dalej, także z wami, także co wy zamierzacie. Tak, ale jeżeli faktycznie Donald Tusk, tak jak to mówił, jak to opowiadał wczoraj, przedwczoraj, bo przecież była wczoraj konferencja prasowa, przedwczoraj konwencja,
ma ambicje do tego, żeby Platforma znowu stała się liderem na opozycji. Takim liderem nie tylko z nazwy, ani z punktów procentowych, ale w ogóle, no to musi sama pewne rzeczy pokazać. Ale to będzie jego bójka z Hołownią, nie z wami. Ale generalnie musi też pokazać wolę współpracy. Co my? No my oczywiście również musimy dokończyć połączenie. To jest najistotniejsze. Po to, żeby też zająć się już przygotowaniem do przyszłej kampanii wyborczej, która będzie zarówno kampanią do Sejmu, jak i kampanią samorządową. I pokazać wolę współpracy. I pokazać wolę współpracy, pokazać zdolność koalicyjną. No ale ja zawsze... Jeżeli ktoś mówi, jak opozycja będzie współpracować, to podaje Senat. Jakoś da się. W Senacie my współpracujemy od samego początku, chociaż jesteśmy faktycznie od prawa do lewa. I Platforma ma 44 senatorów i tutaj widać najbardziej. I co z tego, że miałaby 44 senatorów, jeżeli nie dogadałaby się z pozostałą siódemką? A myśli pani, że to się da przełożyć wprost na Sejm? No to nawet ordynacja jest inna. Ale ordynacja jest inna, ale my pokazujemy, jak się da współpracować. Jak z każdym senatorem, który nawet jest jedną osobą, czy ma, tak jakby Lewica ma dwa głosy, a PSL trzy, z wszystkimi trzeba rozmawiać po to, żeby najważniejsze kwestie ustalić. Trzeba uzgodnić przede wszystkim, rzucić na stół to, co nas łączy. A przecież są rzeczy, które całą demokratyczną opozycję, bez względu na poglądy polityczne, łączy. Praworządność. Praworządność, państwo prawa, które jest podstawą wszystkiego. Ekologia, pozycja Polski w Europie, nasza służba opinia, zdrowia. Ale to łączy was, polityków. Nie, dla no ale Polaków dla, to są mało seksy tak? historie. Dla tak. Polaków praworządność jest mało chyba seksy. Mało. A ja myślę, że jednak nie. Bo na Polakach najbardziej odbija się brak praworządności i będzie się odbijał. Tylko czy oni to wiedzą, czy oni to czują. No ale my to mówimy i musimy to mówić, ale poczują. Znaczy poczują to w kieszeni. Dlatego, że chociażby wszystkie... W kieszeni 500 plus czują na razie. Ale to już dawno i tego nie ma. Panie redaktorze, ja to widzę w taki sposób. Jeżdżę do tego samego sklepu raz na tydzień, raz na dwa tygodnie na zakupy. I koszyk coraz bardziej pusty. Koszyk taki sam, tylko coraz więcej płacę. Coraz więcej płacę i myślę, że to nie tylko ja widzę, ale każdy widzi. Płacimy coraz więcej za prąd. Płacimy i będziemy płacić jeszcze więcej. Mieszkania, utrzymanie mieszkań kosztuje ogromne pieniądze. Ludzie mówią, że wzrosło kilkaset złotych. 500 plus tego nie zrekompensuje. No dobrze, to skąd 35% poparcia dla partii rządzącej ciągle? Czy to jest poparcie realne? Czy to jest poparcie tylko w słupkach sondażowych? To się dopiero okaże, kiedy będą wybory. Ale... To tak mówicie co kilka lat. Nie, no ale no ja jestem pierwszy raz. To prawda, także ale... ja tego nie mówię co kilka ale lat. Ale mówię o was opozycji. Tak, ale jest kwestia jedna, panie redaktorze. Polacy odczują to, dlatego że zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z odszkodowaniem. To odszkodowanie zapłaci polski podatnik. Albo jej nie zapłaci. Jeżeli nie zapłaci, to będzie tak, że firmy zagraniczne w końcu przestaną inwestować w Polsce. To polski pracownik nie będzie miał pracy. Dlatego, że tych firm zagranicznych, szczególnie tutaj w rejonie Śląska, proszę zobaczyć na strefę ekonomiczną w Tychach, proszę zobaczyć na Gliwice, tu na Katowice, ile tu jest firm zagranicznych. Te firmy po prostu zaczną się wycofywać, jeżeli nie będzie rządów prawa, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie będzie miał pewności, że jak odda sprawę do sądu, to ta sprawa będzie przez bezstronny sąd rozstrzygnięta. A nie jest tak, pani zdaniem, że rządów prawa nie ma od 6 lat i jakoś to na nikim wrażenia nie robi? Rządy prawa umierają po trochu. To nie jest tak, że nie ma od 6 lat. To wyłączano te poszczególne bezpieczniki stopniowo. Najpierw wyłączono Trybunał Konstytucyjny. Potem sądy, czyli sądy, zarządzanie sądami, bo prezesi sądów, którzy zresztą teraz zaczynają wygrywać w tym Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Zaczęto wyłączać prokuratura, poszczególne bezpieczniki państwa prawa po to, aby rząd mógł być bezkarny. Ale jak widać, panie redaktorze, i o tym też trzeba mówić, że jednak da się czasami zahamować PiS. Zahamowaliśmy wybory kopertowe. Udało się nam. My w Senacie i samorządy, samorządowcy. I tutaj wielki ukłon, ale no trzeba było działać wspólnie.
udało nam się zablokować nominatów partyjnych na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Przecież pamięta pan, jakie były te dyskusje, no nie, no piąte podejście, no to taka będzie karuzela. PiS nie wytrzymał. No, pan profesor Fęcek z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, to się okaże, że to jest ich kandydat. No, no nie jest to ich kandydat i o tym doskonale wiemy. Za pierwszym razem go odrzucili. Oczywiście pan profesor Wiącek przejdzie taką samą procedurę, przynajmniej w Senacie, jak przeszedł każdy z pozostałych kandydatów. Ale przesądzone chyba, nie? No tak, ale ja nie odpuszczę mu pytań. No i myśli pani, że jeszcze pani może za nim nie zagłosować? Nie, no ja podejrzewam, że za nim zagłosuję, ale również chcę uzyskać odpowiedź na pytania, które zadawałam poszczególnym kandydatom, bo to byłby brak szacunku do niego i niepoważne potraktowanie, gdybyśmy debaty na temat wyboru tego kandydata nie przeprowadzili. Pani marszałkini, skoro przy tej praworządności jesteśmy, jak się ma parlamentarny zespół do spraw obrony praworządności? Co to zaczęło? Co wy tam robicie? Parlamentarny zespół do spraw obrony praworządności to jest ciało, które powstało jakby z posłów i senatorów. Tam poseł Ziętarski, były senator, obecny poseł, jest przewodniczącym, ja jestem wiceprzewodniczącą, jedną z wiceprzewodniczących. I tam zajmujemy się tymi problemami, jakie trzeba będzie rozwiązać po wygraniu wyborów z PiS-em. Ale nie tak, żeby o nich dzisiaj tylko mówić. Chcemy przygotować konkretne projekty, konkretne rozwiązania. W ubiegłym tygodniu... Co to będzie? Na przykład... Jak mniej więcej, chociażby... Co na przykład? Na przykład zmiany ustaw dotyczących sądownictwa. Znaczy co, chcecie unieważnić aktywność Trybunału Konstytucyjnego obecnie funkcjonującego? A ja nie wiem, panie redaktorze, akurat jest kilka koncepcji odnośnie Trybunału Konstytucyjnego w przyszłości i będziemy na pewno o tym dyskutować, dlatego że są co najmniej trzy koncepcje, jak to należy zrobić. A co zamierzacie zrobić z sędziami, którzy w tej chwili, no, będąc kiedyś prokuratorem, dostali nominacje sędziowskie, tworzą jakąś izbę, zdaniem wielu, bezprawną, no, akurat izba personalnie dyscyplinarna, z tymi ludźmi? Izba dyscyplinarna i Izba Kontroli Spraw Publicznych powinna być rozwiązana. Zresztą w naszym projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, który jest w Senacie, po wszelkich opiniach jest przedyskutowany, przeszedł całą ścieżkę legislacyjną, nie jest jeszcze uchwalony z tego względu, że wiemy doskonale, co się z nim stanie w Sejmie. Ale ten projekt jest wydyskutowany i on jest do uchwalenia. I tam Izba Dyscyplinarna i Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych ulega likwidacji. Ulega likwidacji w związku... Co z wyrokami, które wydali ci? Wyroki muszą być zachowane. Dlatego jest taka konstrukcja prawna. Tam wszystkie wyroki są zachowane, ale oczywiście w sytuacji, kiedy jedna ze stron będzie uważała, że nieprawidłowe, czyli nie dotyczy to tych izb, bo tam w ogóle no, te wyroki nie istnieją. Ale w normalnych sądach, jeżeli miało wpływ na wynik sprawy, kwestie, że sąd nie był należycie obsadzony, to wówczas będzie można wnosić o wznowienie postępowania i sąd będzie decydował, czy to wznowienie nastąpi. A jeżeli chodzi o tych wszystkich ludzi, którzy zostali powołani na stanowiska sędziowskie przez NeoKRS, czyli tą Krajową Radę Sądownictwa, która jest obsadzona w sposób bezprawny, i jak się okazuje, również w bezprawny sposób została przerwana kadencja poprzedniej rady. Przecież jest sprawa Grzęda przeciwko Polsce cały czas jeszcze na wokandzie. W związku z czym tutaj czekamy, bo my mamy taką koncepcję w tej ustawie, że każdy z tych sędziów będzie jeszcze raz weryfikowany. I w momencie, kiedy się okaże, że dla niego ta weryfikacja będzie negatywna, to musi wrócić na poprzednio zajmowane stanowisko. A to być może powołacie KRS taką, jaką jest teraz? No to jest właśnie teraz. KRS jest zupełnie nowe zasady wyboru KRS. To pierwsza rzecz, że najpierw będzie powołany nowy KRS. I druga kwestia, jest oczywiście druga koncepcja i my czekamy tak naprawdę na wyroki TSUE jeszcze w tych sprawach przeciwko Polsce, bo to nam jakby pokaże, w którą stronę mamy iść, bo jest koncepcja, że w ogóle wszystkie konkursy, które się odbywały, należy unieważnić i jeszcze raz je przeprowadzić. Ale tutaj
jest to takie bardziej radykalne rozwiązanie. I do tego wszystkiego trzeba będzie wygrać wybory. I do tego wszystkiego oczywiście trzeba będzie wygrać wybory. Ale to jest bardzo istotne i wszyscy ci neosędziowie, którzy dzisiaj wydają wyroki, muszą sobie zdawać sprawę, szczególnie w tych izbach Sądu Najwyższego, że to jest raczej schyłek ich. A nie dostrzega pani takiej właśnie refleksji, która tam się być może pojawia? Bo coraz częściej ci sędziowie, którzy są nominatami władzy, stawiają koniem. Tak. Stają koniem. I dlatego być może w tym ostatnim składzie, który odbierał, zawieszał immunitet panu sędziemu Iwulskiego, sami byli prokuratorzy, zauważył pan? Ja sprawdziłam sobie dosie tych ludzi i to byli sami nominaci Ziobry prokuratorzy. A propos tej sprawy, pani zdaniem jako sędziego, czy sędzi, nie jest tak, że rzeczywiście pan sędzia Iwulski powinien się poddać takiej procedurze, skoro są tak poważne zarzuty? Ale ja uważam, że generalnie dalej to jest wszystko kwestia polityczna po to, żeby znaleźć kozła ofiarnego. Nie sądzę, że się powinien poddać, ponieważ tak jak mówię, po 1989 roku była weryfikacja, w związku z czym każdy, kto przeszedł tą weryfikację i orzekał przez tyle lat, no nagle się coś okazało. No tak, było trochę czasu. To jest tak samo z panie redaktorze, jak z tymi wszystkimi mundurowymi, którym odebrano emerytury. No w sądach to wygląda teraz trochę inaczej. W sądach to wygląda inaczej, ale znowu, a kto będzie za to płacił? Pan. Wszyscy. Obywatele. Państwo polskie. A państwo polskie umówiło się z tymi ludźmi, zweryfikowało ich, umówiło się z nimi na to, że będą pracować dla Polski. Mało tego, jeżeli wracam do tych mundurowych, bo to bardzo mi leży na sercu, jeżeli część tych ludzi, to byli bardzo młodzi ludzie, oni na przykład pracowali w tych służbach, nie wiem, 5 lat i mogli wtedy, w 1991 roku, podjąć decyzję o tym, że pójdą gdzie indziej do pracy i sobie wypracują emeryturę. Pan minister Milczanowski bardzo ich wtedy prosił, żeby zostali. On to zresztą bardzo oficjalnie cały czas potwierdza. Zostali i w tym momencie tym ludziom nawet odebrano emerytury za czas, który służyli państwu polskiemu po 90 roku. To jest skandal. Bo sądy teraz wykazują, że to był skandal. Tak, to był skandal. I teraz, panie redaktorze, ja czasami jak rozmawiam z takimi ludźmi bardzo zapalczywymi, to podaję taki prosty przykład. A gdybyśmy albo ktokolwiek za 10 lat wymyślił, że ta policja, która dzisiaj służy PiS-owi, a robi różne rzeczy, prawda? Wiemy. Nagle ktoś by wymyślił, że nie będą mieli emerytur. No do głowy nam to nie przychodzi. Więc nie powinny takie rzeczy również przychodzić do głowy. A jeżeli chodzi o Ziobrę, ale jemu się też pali grunt pod nogami. Jak pan widzi, że nawet pani prezes Sądu Najwyższego, pierwsza prezes Manowska, go skrytykowała za krytykę tej neoizby dyscyplinarnej, wtedy, kiedy nie zostały immunitety odebrane, no przede wszystkim pani sędzi Beacie Morawiec, powiedział, że to środowisko samo się nie oczyści. No to jest jakaś zapowiedź, ale z tej zapowiedzi już chyba nic nie będzie, dlatego że PiS już nie ma większości. Oni cały czas nie mają większości, przecież oni te wszystkie rzeczy robią. Ale już robią. Brakuje tylko jednego. No i prezes ogłosił bardzo buńczucznie, tak, że mają już 230, ale to się dzieje szantażem, przekupstwem. Przecież to nie jest... Polityka, no tak to się dzieje. No ale ja sobie nie wyobrażam w normalnej polityce w państwie prawa, żeby szantażować. Jedna ważna rzecz. Jakie będą senackie losy ustawy reprywatyzacyjnej, tej, która, jak twierdzą środowiska żydowskie albo bliskie Izraelowi, odbiera im prawo do ubiegania się o odszkodowanie za majątek pozostawiony w Polsce? Obawiam się, że uchwalenie tej ustawy znowu było takim nieprzemyślanym krokiem, bez uzgodnień. Ale lewica twierdzi, że dobry pomysł, bo lewica wreszcie robi porządek w tej sprawie. Lewica również się wstrzymała. No to trzeba mieć zdanie jakieś w tej sprawie. No więc dlatego chyba nie do końca ta ustawa była taka, jakby lewica sobie oczekiwała jej. I każdy... A pani zdanie jakie w tej sprawie?
Znaczy mnie się ta ustawa nie podoba, czyli ta zmiana nie podoba. Dlaczego? Po pierwsze, i to najważniejsze, nie podoba mi się dlatego, że nie zrobiono znowu merytorycznej ustawy, czyli nie zrobiono ustawy reprywatyzacyjnej, sensownej, czyli prawa materialnego, tylko próbuje się mieszać w prawie procesowym, no bo akurat kodeks postępowania administracyjnego to są przepisy proceduralne, po to, żeby jakieś roszczenia przeciąć, stwierdzić ich przedawnienie. I to mi się nie podoba. A nie sądzi pani, bo że uważam, że jeżeli ktoś ma odwagę dokonać jakiejś zmiany, a należy tę odwagę mieć, to należy z otwartą przyłbicą robić i mówić, rozmawiamy o ustawie reprywatyzacyjnej, będzie tak, tak i tak, żadnego zwrotu w naturze, bo ja już uważam, że dzisiaj, to jest moje osobiste zdanie, nie powinno już być zwrotu w naturze, tylko odszkodowanie. Ale Polska powinna wreszcie się tą kwestią zająć. Ale wszyscy chowają głowę w piasek i próbują mieszać w procedurach po to, żeby te roszczenia ukryć. To mi się nie podoba. Nie sądzi pani, że wyrok temat... Trybunału trzeba oczywiście wykonać, ale tu ustawodawca poszedł za daleko. Bo te przepisy wykraczają znacznie poza osnowę tego, co Trybunał powiedział. W związku z czym też mi się to nie podoba. A nie sądzi pani, że to jest temat, który po prostu jest w Polsce niezwykle nośny politycznie? Że należy otworzyć kolejny uaktywnia front. Się elektorat, który będzie bił głośno brawo, bo wreszcie Żydom pokazaliśmy, gdzie jest ich miejsce i Polska wstaje z kolan. To jest obrzydliwe. To jest obrzydliwe, dlatego że to pokazuje, jaka jest nasza polityka zagraniczna i my się w ogóle nie liczymy ani z sąsiadami, ani z przyjaciółmi, ani z innymi w ogóle. A też ci sąsiedzi i przyjaciele się odnoszą do nas trochę buńczucznie. To są nieuprawnione Czesi? Mówię o Izraelu. Ale to nie powinny mieć miejsca. Komentarze absolutnie nie powinny mieć miejsca, ale akurat ja mówię o sąsiadach. My się skłóciliśmy z wszystkim. Izrael ma swoją politykę również, zresztą wiemy doskonale, że tutaj na tej linii Polska-Izrael to od dawna iskrzy. Chyba i z jednej i z drugiej strony są bardzo duże zaniedbania, które teraz iskrzą. I tutaj absolutnie nie należy bronić, bo te wypowiedzi są skandaliczne. Ale pamiętamy ustawę o IPN-ie. A ona zdaje się tkwi ciągle w Trybunale Konstytucyjnym. Więc faktycznie pani Przyłębska też steruje tymi kwestiami. Także co zrobicie z tym w Senacie? Będziemy mieć pojutrze komisję, połączoną Komisję Ustawodawczą i Komisję Praw Człowieka. I na te komisje, z tego co wiem, są zaproszeni, są zawiadomieni o tej komisji przedstawiciele ambasady Izraela i chyba amerykańskiej również, tego nie wiem na pewno. Zamówiono 5 ekspertyz, te ekspertyzy spływają do Senatu i będziemy się zastanawiać, czy można w tej ustawie jakieś sensowne poprawki nanieść. Myślę, że przedstawiciele rządu również będą się bardzo mocno temu przyglądać, nie tylko biernie, ale również i czynnie, bo te głosy też są różne. No może faktycznie coś by można było zrobić, a ja myślę, że nie zależy nam na tym, żebyśmy byli faktycznie skłóceni z wszystkim. I to będzie ta pierwsza komisja, to pierwsze posiedzenie, a na kolejnym posiedzeniu już przed samymi obradami Senatu, chyba 19 lipca, będziemy podejmować decyzję. Czyli najpierw będzie taka komisja, gdzie wysłuchamy wszystkich stron, będziemy słuchać ekspertów, będziemy słuchać sugestii ekspertów, a później będziemy podejmować decyzję. Na razie nie jestem w stanie powiedzieć, w którym kierunku to pójdzie, ale tak jak mówię, tutaj ważą się dwie wartości. Pierwsza wartość to jest prawo do mienia, które ofiarom zabrano. I druga, czyli prawo do zwrotu tego, czy ewentualnie restytucji finansowej. A druga rzecz, prawo lokatorów, którzy dzisiaj też mieszkają w tych nieruchomościach, w związku z czym te dwa dobra trzeba wyważyć. I to jest bardzo trudne. I to jest pierwsza kwestia. I druga kwestia, ja od dawna to, co już powiedziałam, uważam, że nie powinno być restytucji w naturze. Już jest za dużo czasu upłynie, ale nam się należy wreszcie jakaś sensowna ustawa, która określi, na jakich zasadach
te odszkodowania będą, tym bardziej, że proszę pamiętać, że Polska jest sygnatariuszem tej deklaracji terezińskiej i tam się zobowiązała. Nie jest źródło prawa. No nie jest, ale w relacjach międzynarodowych jest to bardzo ważny dokument, i który też świadczy, znaczy przestrzeganie tego dokumentu, jego postanowień, czy starania o tym, żeby były zrealizowane te roszczenia, też świadczy o wiarygodności państwa polskiego. To nie tylko ścisłe umowy i deklaracje, które są źródłem prawa, ale też takie dokumenty w prawie międzynarodowym są bardzo istotne. I takie będą losy tej ustawy w Senacie, z pełną świadomością tego, że Sejm i tak zrobi z tym, co będzie chciał. Tak, ale myślę, że już bardziej będzie się zastanawiał, bo w Sejmie znowu nad tą ustawą nie pracowano zbyt długo. I ten czas w Senacie, czas na dyskusję, czas na ewentualne ekspertyzy, na ewentualne poprawki, no to będzie też dobry czas i proszę cały czas pamiętać, że w Sejmie dalej nie ma większości. Znaczy ja w ogóle myślę, że nawet kwestia Rzecznika Praw Obywatelskich, zastanawialiśmy się w ubiegłym tygodniu, co się mogło stać. A może właśnie to jest to, że PiS-owi jest potrzebne chociaż jedno wygrane głosowanie. Mówiłem, to będzie ich kandydat. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałkini Senatu, przyjęła nasze zaproszenie. Bardzo dziękuję za spotkanie i za czas, pani marszałek. Dziękuję bardzo.